Bardzo dziękuję panu profesorowi i zgodnie z tym, co zapowiedziałem, mamy w tej chwili 30 minut na dyskusję. Proponowałbym 20 minut przeznaczyć na zadawanie pytań, wystąpienia dyskutantów i 10 minut później na odpowiedzi referentów. Koleżanki już ustawiły się z mikrofonami, w związku z tym prosiłbym wszystkich o mówienie do mikrofonu i przedstawianie się, ponieważ jesteśmy tu z różnych ośrodków i nie wszyscy się jeszcze dobrze znamy. Proszę bardzo, kto by chciał zabrać głos? Nie ma chętnych, no a myśmy tu już... Pan profesor Miodunka, bardzo proszę. Proszę państwa, ja myślę, zostałem przedstawiony, tak. Uważam, w związku z czym już nie przedstawiam się, dodaję z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Myślę, że wszystkie wystąpienia były interesujące, w związku z czym, jeśli chodzi o moje pytania i refleksje, panie przewodniczący, chętnie bym usłyszał od pana profesora Gajdy więcej na temat językoznawstwa publicznego, tego, w jaki sposób ono jest rozumiane, ponieważ ono było traktowane jako ostatnie po tych dwóch pierwszych częściach. Potem językoznawstwo stosowane zostało scedowane na profesor Przybylską, w związku z czym uważam, że to jest bardzo ciekawa sprawa, która akurat mnie w tym momencie interesuje, ale myślę, że nie tylko mnie, w związku z czym prośba o ewentualnie więcej tego typu uwag. Jeśli chodzi teraz o panią profesor Przybylską, to muszę wyznać, że to ja byłem tą osobą, która wcześniej snuła dociekania, czym się różni językoznawstwo praktyczne od stosowanego, i chcę powiedzieć pani profesor Przybylskiej, że w nauczaniu języka polskiego jako obcego widzę bardzo dobre potwierdzenie po prostu w faktach, że tak to się zwykle dzieje. Mianowicie na początku jest problem, zadanie praktyczne, a potem się z tym coś robi. Nauczanie języka polskiego obcokrajowców zostało rozpoczęte w 1958 roku, kiedy grupa młodzieży wietnamskiej w czasie wojny wietnamskiej z Korei Północnej, koreańskiej, przyjechała do Polski i trzeba ich było uczyć polskiego. Oczywiście to było nauczanie jako zadanie, natomiast nie traktowano tego jako zadania językoznawczego. I myślę, że ta część, to zadanie praktyczne, uzyskało nazwę, która trwa do dzisiaj w nazwach jednostek: język polski dla cudzoziemców. Czyli czego mamy uczyć, kogo mamy uczyć, dwie odpowiedzi, natomiast jak mamy uczyć i tak dalej, takich pytań nie zadawano. Refleksja pojawia się dopiero wtedy, kiedy się, i łączy się to z językoznawstwem, kiedy pojawia się termin język polski jako obcy. Pierwsze prace zostały opublikowane przez poradnik językowy w Warszawie, przez profesora Wieczorkiewicza, profesor Butlerową i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo ciekawe dla językoznawców, że prace teoretyczne profesor Butlerowej nie były znane praktykom, natomiast oni znali Butlerową jako autorkę podręczników dla obcokrajowców. W związku z czym ta łączność teorii z praktyką jest rzeczywiście, może być bardzo różna. Jeśli chodzi o nauczanie języków jako pierwszą z możliwości zastosowania językoznawstwa, to osobiście uważam, ale tak się uważa też w przypadku dużych języków światowych, że najważniejsza jest opozycja nauczania języka ojczystego i obcego. To zyskuje specjalną wagę w związku z tym, co powiedział profesor Batmiński, że program szkolny jest tekstocentryczny i że wyprzedza programy akademickie. Myślę, że to podejście do przedmiotu język polski jest bardzo ciekawe. Gdyby zrobić takie studium porównawcze, to w Europie naprawdę przedmiot język danego kraju to jest nauka języka. U nas to jest nauka kultury, literatury, wychowanie patriotyczne i tak dalej. Język jest na drugim planie. Myślę, że
te sprawy są istotne, a potem pojawiają się nauczanie języków drugich, języków dziedziczonych, języków specjalistycznych i różne inne rzeczy, które były tutaj robione. W przypadku referatu pana profesora Grochowskiego, ja w gruncie rzeczy myślę, że nie tylko ja oczekiwałem na deklarację taką, czy pan profesor pisze tę nową składnię, czy też nie. Bo cały czas, jak były części, to ja myślałem sobie, no to rzeczywiście ktoś zaproponuje nową wizję i tak dalej, to jest bardzo ważne. Ale potem w ostatnich zdaniach pan to scedował dla następnych pokoleń i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że w przypadku żółtej składni podniósłbym jedną wartość, która jest zawsze. Mianowicie jest to synteza, która działała na zasadzie, powiedziałbym, programu badań składniowych w opozycji do tradycji, głównie do Klemensiewicza. I tego typu propozycje zawsze są potrzebne, proszę państwa. Po co? Po to, żeby były krytykowane i żebyśmy sobie uświadamiali, że tak jak spór, powiedziałbym, z romantykami prowadzony pod koniec XIX wieku jest sporem teoretycznym, bo życie tak czy owak idzie dalej i godzi poglądy stare i poglądy nowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor, ale jako dyskutant w tej chwili... Proszę bardzo. Proszę państwa, to co powiedział profesor Grochowski jest niesłychanie ważne i bardzo potrzebne, bo my nie wiemy w uniwersytecie, jak uczyć studentów składni. Przygotowaliśmy takie wybory tekstów klasycznych w postaci zielonej serii, taka malutka seria zielona, nie wiem na ile państwu jest znana. I tam jest i o fonetyce, fonologii, tam jest, są części mowy, tam jest etykieta, tam są akty mowy, tam są gatunki i tak dalej. Nie ma dwóch rzeczy. Nie ma składni i nie ma słowotwórstwa, bo myśmy stanęli przed problemem, a co właściwie dać studentom w takim wyborze? Słowotwórstwo jakoś tu się lepiej przebiło i bardzo wiele rzeczy weszło różnymi drogami, natomiast składnia rzeczywiście, panie profesorze, się nie przebiła do dydaktyki ani uniwersyteckiej, wydaje mi się, ani szkolnej. I to jest problem tej kuli szklanej, w której siedzimy jako akademicy, a życie się toczy i powinniśmy jednak to apelować dzisiaj i pokazał piękne przykłady pan profesor Walczak. Tak, jak bardzo byli tamci nasi przodkowie, poprzednicy, czuli na potrzeby społeczne. My teraz tę czułość, to źle powiedziałem, wrażliwość. Może trochę osłabiliśmy, ale ona jest. I trzeba coś zrobić tą składnią. I ja z wielką satysfakcją wysłuchałem tego, co mówi profesor Grochowski, co zamierza zrobić. Ja rozumiem, że napiszę. Że napisze, tylko musi trochę najpierw zaplanować, później wykona. Tam są takie dobrze zaplanowane, i teraz bardzo się z tego cieszę, ale chcę pytanie postawić takie. A jak granice składni będzie pan profesor Grochowski wyznaczał w swoim nowym opracowaniu? To znaczy do słowotwórstwa to jedno odniesienie, do właśnie tekstu. To drugie odniesienie. I tu muszą być, o ile do słowotwórstwa, no łatwiej, ale tam przecież także jest do przypomnienia teoria Doroszewskiego, że konstrukcje składniowe są właściwie swego rodzaju kondensatami całych zdań. I to bardzo, wydaje mi się, obiecujące i ważne, żeby nie stracić tej więzi między słowotwórstwem a właśnie składnią, czy składnią a słowotwórstwem. A druga granica jest zupełnie otwarta i myśmy w podręczniku tekstologia z żoną próbowali ten problem jakoś postawić. Kiedy czytałem świetną książkę o partykułach w przypisie, bodajże na 72 stronie profesor Grochowski się przyznał, że właściwie partykuły należą opisywać nie w granicach zdania, tylko w granicach tekstu. Panie profesorze, czy pan podtrzymuje to zdanie? Bo jeżeli tak, to wtedy cały szereg problemów, które byłby pan skłonny w składni umieścić, te funkcyjne wyrażenia, one by jednak powinny należeć do wyższej, profesora Dziewickiego głową, bo my jesteśmy tutaj, rozumiemy komunikat. Jak to nazywasz, Alosza? Komunikatywizm, tak? Współczesny. Tu mówi o tym, że no jednak porozumiewamy się wypowiedziami, tekstami i trzeba by przy składni także te granice określić i pootworzyć perspektywę, kiedy wyrażenia, które funkcjonują w składzie zdania oczywiście, ale one mają de facto inne pole dystrybucji semantycznej, to jest pole
całej wypowiedzi. I partykuły są tego przykładem. I tu w jednym przepisie w pana świetnej książce o partykułach znalazłem takie otwarcie, ale pan nie poszedł za daleko tą drogą, moim zdaniem. Teraz pan zapowiada, że pan pójdzie i chciałbym wiedzieć, czy na pewno. Druga sprawa to są te meta. No to tutaj słyszę o przedmiotowym odniesieniu wyrażeń w takim zdaniu, ale znowu tutaj się zgadzamy, że istnieje też to interakcyjne działanie między nadawcą a odbiorcą. To jest już nie tekst, to jest już nawet ponadtekstowy poziom i to bardzo od Holidaya wywodzi się cała ta idea operatorów tekstu, które są i tekstowe, i interakcyjne. Czy operatory interakcyjne, o których profesor Alosz Awdiejew napisał książkę, wejdą do składni, którą pan przygotowuje? To jest drugie pytanie. A trzecie to jest to, chcę wyrazić też taką satysfakcję, że jednak do Klemensiewicza wracamy też i na przykład status, tu zadam pytanie trzecie, status mianowicie tego, co określał Klemensiewicz jako wykrzyknienie, pomnij ryków kamrat. Czym jest to ryków? Według Klemensiewicza to jest dodatkowy wyznacznik skierowujący. No ale Klemensiewicz opisywał składnie i nie wyciągnął wniosku z tego, chociaż szedł w tę stronę, żeby wyjść poza zdanie w opisie wypowiedzi. To jest jakby dodatkowy wyznacznik skierowujący, on da się nie należy do struktury zdania, ale to są wykrzyknienia. Co pan z nimi zrobi w tym nowym opisie składni? A druga sprawa to jest to, co profesor Pisarek, który jest pewnie tutaj, tak, nazwał zawiadomienia. Zawiadomienia, one też mają taki status specyficzny, bo to jest nazwa, która jest na czymś, na przedmiocie, albo jest jakoś tam wkomponowana. Ona właściwie nie ma predykacji, więc nie jest zdaniem, składnie wypada. Czy to jest grupa nominalna, no można powiedzieć, ale to nie wyczerpuje sprawy, bo to jest jednak element wypowiedzi. I wtedy status wykrzyknień i status zawiadomień w tym nowym opisie składnie. To jest trzecie moje pytanie do pana, panie profesorze Maćku Drogi. Dziękuję bardzo. Ja do wypowiedzi pana profesora Walczaka, do referatu. Mianowicie ten czarny obraz współczesności na tle pięknego obrazu przeszłości. Myślę, że trzeba jednak troszkę rozjaśnić. I mam tutaj na myśli przede wszystkim nie książkowe, ale jednak bardzo ważne wypowiedzi profesora Miotka, który w telewizji miał cykl audycji Ojczyzna Polszczyzna, które cieszyły się ogromną popularnością i bardzo rzeczywiście zbliżały zagadnienia językowe i robiły to w sposób moim zdaniem bardzo dobry. Też właśnie korzystając z okazji powiem, że potrzeba popularyzacji obejmuje oczywiście wszystkie działy językoznawstwa i także dialektologii. No i tutaj chcę powiedzieć, że właśnie zapotrzebowanie na jakąś wiedzę popularną, która byłaby oparta na jednak solidnym przygotowaniu zespołu, który to jest właśnie. Nieskromnie powiem, że mały słownik Warpolski, który miał dwa wydania i cieszy się dużą popularnością, jest przykładem na to, że zagadnienia dotyczące języka interesują nie tylko ludzi zawodowo związanych z językoznawstwem. Dziękuję. Dziękuję. Pan profesor Gruszczyński. Bardzo dobrego głosu poprzedniego. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach właśnie oprócz książek, oprócz telewizji jest jeszcze internet. Tym medium, w którym prowadzona jest działalność, czy może być prowadzona działalność popularyzatorska. I akurat jeśli chodzi o lingwistykę polonistyczną, w ostatnim okresie jest sporo sukcesów, jak sądzę. Ja nie śledzę tego bardzo dokładnie, ale na przykład jeśli chodzi o dialektologię, to fantastyczny portal zrobiony na polonistyce warszawskiej o gwarach polskich i drugi portal również z polonistyką warszawską związany o słownikach polskich pod kierunkiem obecnego tutaj profesora Bańki. Więc no coś się dzieje jednak i wydaje mi się, że przechodzenie właśnie do tego medium jest z punktu widzenia odbiorców potencjalnych, młodzieży w szczególności, bardzo racjonalne, dlatego że dzisiejsza młodzież niekoniecznie kupuje książki.
Tak, delikatnie powiedziane. Kto jeszcze? Kto jeszcze by chciał zabrać głos? Nie widzę już, to ja krótko tylko, bo ja właśnie na te tematy, które były przedmiotem tych obrad dzisiejszych, to planuję się wypowiedzieć częściowo w moim referacie zamykającym. Co do tej popularyzacji, to dodałbym to, co już napisałem w jednym miejscu albo w niejednym, że w stosunku do lat 20. się zmienił się powiedzmy stosunek między tym, co wypracowuje nauka w danym momencie, a poziomem wiedzy potencjalnych odbiorców. Prawda? I trzeba pamiętać, że na przykład język polski był adresowany do tak zwanej inteligencji humanistycznej, która wtedy miała pewien stopień wykształcenia i ten stopień wiedzy językoznawczej był taki, że te teksty były może łatwiej zrozumiałe niż teraz. W tej chwili ten rozdziew jednak jest taki, że o wielu rzeczach, nad którymi nauka współcześnie pracuje, byłoby trudno mówić, choć być może jakiś język by się tutaj wypracowało. Ja się kiedyś zastanawiałem, czy można mówić o tym, czy mówimy zjeść kotlet, czy kotleta bez użycia wyrazów biernik i dopełniacz. No i to jest właśnie to pytanie, o które tutaj chodzi. Jeśli chodzi o wystąpienie profesor Przybylskiej, tutaj zarysowała szereg tych różnych dyscyplin. Pytanie tutaj jest takie, czy my rzeczywiście jako językoznawcy potrafimy rzeczywiście coś zaoferować tym dyscyplinom. No jeśli tak, to też tak jak rozmawiałem z jedną osobą, właśnie zadaniem tutaj jest takim, że my językoznawcy właśnie powinni wytwarzać w społeczeństwie i w kręgach decyzyjnych coś w rodzaju poczucia zapotrzebowania na swoje usługi. Tak bym to nazwał. Tutaj chyba to jest tutaj takie niezwykle istotne. Zapytam po raz ostatni w takim razie. Jeszcze się zgłasza pan. Panie profesorze, jaki jest sens wyróżniania osobno składni linearnej, skoro już na poziomie składni jednostek meta, składni jednostek zdaniotwórczych i niezdaniotwórczych, informacja linearna musi się znaleźć jako komplementarna, jeżeli, tak jak pan profesor uważa, mamy do czynienia z jednostkami opisu, które są bilateralne. Dziękuję. To w takim razie przejdziemy do odpowiedzi. Poprosiłbym referentom, bym oddał głos kolejno, czyli poczynając od profesora Stanisława Gajdy. O lingwistykę publiczną, jak ją tutaj nazwałem, więc w jakim szerokim zakresie ona obejmowałaby to, co nazywamy popularyzacją. I widzimy dzisiaj tej popularyzacji jest wiele, o różnych obliczach. Przybiera często formy wyraźnie ludyczne, odpowiadając na dzisiejsze zapotrzebowanie na zabawę. Prawda, ja to nazywałam taka pop-lingwistyka, ale powiedziałam o tej z prawdziwego zdarzenia lingwistyce publicznej. I tu myślałbym o takiej lingwistyce, która stawia sobie za cel wychowanie, kształtowanie mądrych publiczności. Nie ma jednej. Tradycyjnie można by powiedzieć, to jest kształtowanie opinii publicznej. Ale jedną z tych publiczności powinna być nasza społeczność lingwistyczna, która na równych prawach uczestniczy w dyskusji z tymi innymi publicznościami. Ja myślę, że takie dyskursy się toczą w tej chwili. Na przykład Rada Języka Polskiego patronuje pewnym przedsięwzięciom, ale inne środowiska, chociażby, jeżeli mówimy o komunikacji urzędniczej, więc lingwiści włączają się do dyskusji, chociażby z urzędnikami, tymi organizują kształcenie urzędników państwowych, komunikacja prawnicza z prawnikami, tu są zainteresowani i szeregowi obywatele, mówimy o społeczeństwie pierwszoobywatelskim kształtowaniu, komunikacja polityczna, politolodzy, politycy,
wszędzie, myślę, tutaj lingwiści mieliby coś sensownego, przedstawiliby no może racjonalne argumenty wynikające z ich punktu widzenia, zderzali je z punktami widzenia innych uczestników tych debat. To miałyby być, myślę, i to jest takie zadanie, rozwijanie tego, jeszcze raz powrócę do tej myśli, mądrych publiczności, mądrego społeczeństwa obywatelskiego, bo to, co się dzisiaj dzieje, zmierza, no może budzić duże niepokoje. Cel najważniejszy, nie chcę używać wielkich słów, byłoby to no takie wielka wartość, jakim jest dobro ludzi, przyszłość wszystkich nas przecież. Dziękuję. Dziękuję. Profesor Bogdan Walczak. Proszę Państwa, ja dziękuję za wszystkie uwagi. Chcę powiedzieć tak, że widzę sens i potrzebę rozjaśnienia w tej części dotyczącej współczesności. Ja to właściwie chyba dlatego tak trochę przyciemniłem, że za bardzo skracałem tę część. To się zbyt rozwiodłem nad tą piękną przeszłością i trochę mi zabrakło czasu, gdy chodzi o współczesność. Pominąłem pewne wątki, na przykład pominąłem cały wątek no, tej kultury języka czy kultury komunikacji językowej, bo tam właściwie dość trudno oddzielić to, co jest stricte nauką, to, co jest popularyzacją, to, co jest publicystyką, prawda? Ale oczywiście doceniam rolę profesora Miotka, profesora Bralczyka, profesora Markowskiego w radiu, profesora Doroszewskiego wcześniej. Tam oczywiście przy werdyktach normatywnych sporo się przemyca popularyzacji i to dobrej popularyzacji, prawda? Ale mówię, ten obszar celowo wyłączyłem, żeby mówić o takiej klasycznej popularyzacji, takiej właśnie, jakiej ideału upatruje dawniej w Rozwadowskiego o zjawiskach i rozwoju języka, a później Wierzbickiej o języku dla wszystkich. Ale mówię, widzę potrzebę rozjaśnienia i jeżeli dojdzie do jakiejś tam publikacji tego tekstu, to oczywiście współczesność będzie jaśniejsza niż to było w referacie. Dziękuję. Dziękuję. I pan profesor Grochowski. Działa. Po pierwsze, jeśli chodzi o to, co ja piszę, to w każdym razie żadnej składni nie piszę. Czy będę ją pisał, to jest pytanie. No, ja w ogóle staram się na pytania dotyczące bardziej odległej przeszłości, nie przyszłości, nie szukać odpowiedzi. Można by postawić też takie pytanie, że czy nie ma bardziej odpowiednich osób do pisania składni? Na pewno są, więc także tutaj. No i w końcu dodam do tego, że ponieważ doba jest bardzo krótka, muszę robić inne rzeczy, więc to czy będę to robić, to się po prostu okaże. Pewnie się okaże, no stosunkowo niedługo w jedną lub drugą stronę, ale w tej chwili się niczym takim nie zajmuję. Z tego nie wynika, że nie myślę w ogóle o języku czy o opisie języka w kategoriach globalnych. No, oczywiście każdy, kto zajmuje się no, do pewnego stopnia teorią języka, musi tak myśleć, więc to jest tak bym to i tak już chyba za dużo powiedziałem. Teraz jeśli chodzi o pana profesora Bartmińskiego, no to tutaj część tych pytań to są pytania wynikające z operowania całkowicie odmiennym aparatem terminologicznym. Natomiast no, są pewnie też takie kwestie, na które nie umiem odpowiedzieć. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wykrzyknienia czy onomatopeje, to moim zdaniem one są poza kodem. To już, a gdzie przebiega ta granica? To są sztuczne twory w bajkach dla dzieci, jakieś gang, gang, gang i tak dalej. To absolutne
wracanie głowy, nikt tak nie mówi. No ale no wykrzyknienia, no to, a to nie są wykrzyknienia, a jak ktoś powie au czy ojejej, to nic z tego kompletnie nie wynika, może sobie tam brzęczeć, więc to dla mnie to jest coś, co jest poza... poza systemem, a liczne inne rzeczy, których stosunek do składni, czy których rola w składni jest istotna, to dla mnie jest problem opozycji jednostek zdaniotwórczych i niezdaniotwórczych i one się z pewnością gdzieś znalazłyby w proponowanym opisie. Gdzie się kończy składnia, a zaczyna tekst? Nie wiem. Gdzie jest miejsce partykułu? Ja myślę, że niewątpliwie powrót do sosiorowskiej opozycji systemu i użycia systemu, czy języka i mówienia, bez względu na to, jak się to nazwie, jest sprawą kluczową. I cała ta sfera partykuł i różnego rodzaju operatorów, ona odgrywa zasadniczą rolę w płaszczyźnie mówienia. Jak w stosunku do tego zrelatywizować pojęcie tekstu, to ja nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Trzeba byłoby pewnie tych kategoryzacji dokonać znacznie więcej. Więc tak to najkrócej. A no co do, ja myślę, że pytanie pana doktora Sobocki jest pytaniem organizacyjnym głównie, a tutaj ja nic o organizacji, mam na myśli organizację merytoryczną, a nie jakąkolwiek inną, nic tutaj organizacyjnego nie mówiłem, może nie być składni linearnej przy założeniu, że się różne rzeczy, które są istotne dla niej, rozparceluje do różnych innych miejsc. Niemniej jednak myślę, że istnieje kilka takich podstawowych pytań, no, które warto sobie postawić. No, pytań na przykład w rodzaju, jaki jest szyk w języku polskim, znacznie bardziej konkretnych i znacznie bardziej uszczegółowionych i odpowiadać na to w sposób niebanalny. I gdzieś się to powinno znaleźć, jaki jest związek między szykiem a prozodią. To nie jest problem składni jednostek zdaniotwórczych, czy powiedzmy tak zwanych polipredykatywnych, tylko problem, który w jakiejś mierze to obejmuje, ale nie chciałbym w żadną stronę przesądzać tutaj rozwiązań. Istotne jest, by o danej kwestii nie zapominać, a nie gdzie ona będzie, to jest kwestia dalsza. Rozumiem, że jeszcze w kuluarach mogą się pytania i uwagi pojawić. Dziękuję Państwu za owocne obrady i ogłaszam przerwę do 15:00.